kolegów, przyjaciół, koleżanki, wszystkich sympatyków, a także i opozycji, którą też będzie liczona na naszym spotkaniu. No, trzeba przeczytać, panie ministrze, jakim mówcą pan jest. Przejść pan w tej elekwencji będzie ciężko. Powiedział pan bardzo dużo o Chorzowie, pięknych rzeczy i o naszym regionie. Ja postaram się skromnie wyłuszczyć parę ważnych punktów programu, który chcemy zrealizować z tą mocną zmianą, dobrą drużyną, Prawa i Sprawiedliwości, a naprawdę jest ona świetna. Ci radni, którzy kandydują, na pewno skutecznie zrealizują ten program, który myśmy wspólnie przygotowali. Chorzów to jest piękne miasto z tradycją, bogatą historią, naprawdę o wielkich możliwościach rozwoju. Nie dla jednego mieszkańca Chorzowa to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na mapie Górnego Śląska. Tak jak już pan minister wspomniał, rodzina moja pochodzi z Chorzowa, dziadek, ojciec, babka mieszkali w Chorzowie przed wojną i myślę, że ta tożsamość, to przywiązanie, ta lokalna społeczność, którą w jakiś dużym stopniu się utożsamia, daje mi taką jakby prawo do myślenia o Chorzowie jako mieście dużymi perspektywami. Mieście, które kiedyś może być najnowocześniejsze, najpiękniejsze w tym regionie. Dlatego zobowiązuję się, że jako prezydent tego miasta będę chciał wprowadzić je w XXI wiek. To, co o czym wspomniał pan minister. Dlatego XXI wiek, bo w wielu dziedzinach ono nadal jeszcze tkwi w minionej epoce. Proszę państwa, skansen mamy w Parku Śląskim. I niech tak pozostanie. Nie może być tak, żeby Chorzów stał się skansenem na Górnym Śląsku. I tego się trzeba trzymać. Dlatego głównym elementem naszego programu jest rewitalizacja zaniedbanej tkanki mieszkaniowej. Najszerzej, jak tylko to możemy rozumieć. W ramach tego też myśleliśmy i mamy koncepcję na zagospodarowanie terenów pochódniczych, ale w ramach tej rewitalizacji takie punkty istotne, które bym państwu chciał wskazać. Oczywiście tkanka mieszkaniowa jest szeroko rozumiana, nie chcę się dawać szczegóły, ale myślimy o przebudowie Lasu Matejki, uczynieniu niego takiego małego rynku, bo ten istniejący to właśnie stał się taką stacją przesiadkową i na tym małym rynku działy się wiele imprez artystycznych, plenerowych. Miasto musi być przyjazne mieszkańcom. Żeby było przyjazne, to musi zapewniać pewien określony komfort, być czyste, żeby być atrakcyjne. Dlatego zobowiązujemy się do przyjęcia sprzątania chodników przez miasto. Dzisiaj ten obowiązek leży na mieszkańcach. Miasto może to kompleksowo wykonać, są na to uregulowania prawne, nie chwaląc się, jest to jedna z moich poprawek z poprzedniej kadencji, która umożliwia bez referendum przyjęcie tego obowiązku. Dzięki temu uzyskamy miasto naprawdę takie, które będziemy się mogli pochwalić, jeżeli chodzi o czystość i jego zadbanie. Trzeba na pewno rozwiązać kwestię ponownie. Oczywiście ten temat jest na bieżąco realizowany, ale nie jest on kompleksowo wykonany, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, ścieżki dla pieszych. Po co aby odtekcynić to je dla mieszkańców. Ważnym elementem jest budowanie tak zwanych centrów w tych dzielnicach, centrów rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaną zielenią, jednocześnie atrakcjami dla dzieci w postaci wodnych placów, zabaw, basenów, oczywiście z uwzględnieniem potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych. To są jakby takie podstawowe elementy, ale nie możemy też zapomnieć o sprawach takich, jakie są związane z budżetem każdego z mieszkańców, a każdy patrzy na pieniądze, jakie ma. Dzisiaj życie w mieście Chorzowie jest jednym z najdroższych, i trzeba to zdecydowanie zmienić. Opłaty za wodę. Najwyższe aglomeracji śląskiej. My deklarujemy obniżkę o co najmniej 10% na początek i mamy to skalkulowane, jest to możliwe. Podobnie jest kwestia ze śmieciami. Jedne z wyższych stawek, które obowiązują w naszej metropolii. Myślimy o drastycznej obniżce tych opłat, szczególnie dla śmieci segregowanych. Też kompleksowe rozwiązanie widzimy w komunikacji miejskiej i wojewódzkiej. I tutaj tą decyzję, którą chcemy podjąć i się zobowiązujemy, będzie miała taką też wpływ taki synergiczny, gdyż chcemy w mieście Chorzów wprowadzić darmową komunikację miejską. Proszę państwa, to będzie rewolucyjne rozwiązanie, które wpłynie nie tylko na budżet każdego z mieszkańca, a więc jego domowy, bo nie będzie musiał tych obciążeń ponosić, ale jednocześnie mamy efekt ekologiczny. Ci, co się tą sprawą interesują i mają już jakąś wiedzę, ale są miasta, które to wprowadziły i też są w innych krajach, w wyniku takiego wprowadzenia darmowego komunikacji miejskiej mamy spadek o 20% pojazdów indywidualnych. Logarytmicznie ma to wpływ na obniżenie emisji, a więc czyste miasto. No i teraz to miasto staje się przez to atrakcyjne dla tych, co mieszkają i dla młodych ludzi. Jeżeli tak miasto jest w stanie, to ludzie chcą tutaj mieszkać i pozostać.
a więc my pociągamy wiele spraw jednocześnie. Wspólnie z radnymi, z pośrednimi kandydatami rady doszliśmy do wniosku, że musimy też przekazać część kompetencji władzy lokalnej społeczności, szczególnie dzielnicom, gdyż uważamy, że oni najlepiej znają swoje sprawy lokalne, wiedzą na co wydawać pieniądze, w jaki sposób je właściwie i racjonalnie spożytkować. Dlatego chcemy reanimować jednostki pomocnicze, taka jednostka w tej chwili jest tylko Maciejkowica, aby przekazać tym lokalnym społecznościom po 500 do 1 000 000 złotych, aby oni sami decydowali o tym, na czym mają wydać w ramach po prostu tej infrastruktury lokalnej, małej architektury. To będzie ich integrowało, a jednocześnie tworzyło poczucie odpowiedzialności tej zbiorowości za to miejsce, w którym mieszkają. Dlatego warto to zrobić i to będzie jeden z priorytetów, który będziemy starali się przekonać do swoich racji. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, ale trzeba też wspomnieć o dwóch rzeczach bliskich sercu mieszkańcom. To czy jest na pewno fala znajdująca się w Parku Śląskim i Stadion Ruchu Chorzów. Tutaj już pojawiliśmy pewne koncepcje w mediach, no, mogę się nawet krótko do nich ustosunkować, ale sam jako prezydent deklaruje się jednoznacznie, że z przyszłym marszałkiem województwa podejmiemy wszelkie możliwe środki, aby przywrócić do dawnej świetności ten obiekt, stał się on najbardziej atrakcyjnym obiektem rekreacyjno-sportowym w naszym województwie. Jeżeli chodzi o klub, to tutaj w tej sprawie uważam, że głos mieszkańców będzie najważniejszy i chcielibyśmy się tutaj odwołać do ich decyzji i do referendum, które by podjęli, co dalej w tej sprawie wykonać. Zobowiązuje się moi radni tak samo, że ta decyzja, jaka zapadnie w tym referendum, będzie dla nas wiążąca i wykonana w trybie niezwłocznym. Proszę Państwa, co mogę obiecać? Że jeżeli zostanę tym prezydentem, to na pewno moja praca będzie wykonana rzetelnie, uczciwie i przejrzyście, transparentnie, a głos każdego z mieszkańców będzie dla mnie głosem zawsze uwzględnianym w podejmowanych przeze mnie decyzjach. Dziękuję bardzo.